Panie radny Siódek, jak pan ma hemoroidy albo owsiki, to gdzie indziej jest recepta? Muszę wyjść. Dobrze. Szanowni Państwo, takie punkty we wniosku są. Ja to przegłosuję i Państwu dam. Takie punkty we wniosku są. Ja to przegłosuję i Państwu dam. Ja odnoszę wrażenie, że pan to już tak lewituje jak Putin. No panie, przez zwykły po prostu uczciwość wymaga po pierwsze przedstawienia tego wniosku w formie pisemnej innym radnym. Co pan chce przedstawić? To jeżeli dobrze. Pana to jest, przepraszam, jeżeli to jest pana 6 podpisów, które tam pan ma i chce pan coś przekazać burmistrzowi, to po co pan informuje o tym komisję w taki sposób? Ponieważ... Chyba, że nie, ja teraz mówię, panie przewodniczący. Dobrze. Bo się nauczył pan przerwać. Dobrze, a pan się nauczył teraz pouczać. Ja mówię... Pan poucza swoje dzieci przede wszystkim, proszę pana. Ja mówię... Pan poucza swoje dzieci przede wszystkim, proszę pana. Ja mogę spokojnie... Jeszcze raz, nie ma pan. No to proszę jest... pana, ja mam prawo stawiać wszelkie wnioski, a pan może się z nimi zgadzać lub nie. Jeżeli teraz po dyskusji doszliśmy do wniosku, że to nie jest wniosek, tylko przedstawimy nasze opinie i czekamy na opinię urzędu, na tym temat zamykam. I nie ma pan co się po przez prostu podnieść. Chwileczko zapomniał pan, że po prostu mówił pan, że już poddaje to pod głosowanie. Pan ma to jest niesamowita umiejętność wypierania. Ale wycofałem to. Mogę spokojnie zakończyć, panie przewodniczący. To jest niesamowite po prostu. Do jakiego stopnia można wyprzeć sprawy, które panu nie pasują? Ja po prostu czegoś takiego jeszcze nie spotkałem. I to jest akceptowane przez też grupę radnych. Szanowni Państwo, no może trzeba dać opór temu. To nie jest metoda. Chce pan, albo szanujemy pewne zasady, które nas tutaj wiążą. Możemy się spierać merytorycznie, politycznie, ale nie powinniśmy rezygnować z uszanowania statutu miasta, z regulaminu komisji. Wielokroć mówiłem o tym i oświadczam. Nie może pan zawłaszczać sobie prawa do tego, czy pan przegłosuje wniosek, czy pan nie przegłosuje wniosek. Oświadczam, że nie zgadzam się z takim formułowaniem. Jeżeli, i kończę. Jeżeli jest tak, że ma pan jakieś wnioski, których nie podważam być może słuszności, a wypada je, żebyśmy wszyscy przedyskutowali, to zróbmy to wspólnie. Na razie nie poddawałem wniosku tego pod dyskusję, tylko przeczytałem w punktach, co on zawiera, propozycje, oczekujemy, wycofałem się z głosowania, tak? Bo jak pan ma rację, że każdy z punktów powinien być dyskutowany, to jest propozycja radnych do odpowiedzi, żeby urząd odniósł się do tego, jak to widzi. A teraz jest temat tego MPZ-u, tereny portowe. Czy państwo jeszcze do tego tematu mają coś, tak? Pan radny, proszę, Sombork. Ja mam... Czy państwo do pana urbanisty coś macie jeszcze, tak? Ja mam pytanie do pana burmistrza. Czy jest pomiędzy radą, jako organem kolegialnym... Panu podziękujemy w takim razie, nie ma pytań. ...inne ciało, które może panu dawać zalecenia, czy ten, czy... Czyli to można sobie tak do kosza... Wiem, to znaczy i tam są i moje wnioski, które ja składałem i wszystko. Tylko, że ja uważam, że tu, teraz jesteśmy na Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta, Rady, Kolegium pewnego. I jeżeli chcemy cokolwiek proponować, wskazywać, to jako Rada, bo ten organ tylko jest organem. Na początku było, ja pamiętam, pierwszy mój taki szok troszeczkę. Jeszcze wtedy, to jest okres wojny kolegi Koskiego z burmistrzem. Pierwsza chyba, czy druga sesja, zielony całkowicie. I kolega Koski mówi, że proszę pozdejmować wszystkie reklamy z murów szkół. I one zniknęły. I one zniknęły. To dla mnie był szok. Jedna osoba... Panie radny Siódek, jak pan ma hemoroidy albo owsiki, to gdzie indziej jest recepta? Muszę wyjść. Dobrze. Szanowni Państwo, mieliśmy MPZ, skończony temat. Chciałbym podziękować panu radnemu Siódkowi za... No, to znaczy jest odsłucha, za...
prowadzenie krzycicy i retoryki z góry fałszywej w stosunku do mojej skromnej osoby. Mam nadzieję, że pan radny da upust temu żywiołowi na łonie wiosennej przyrody. Dziękuję bardzo. Prowadzenie krzycicy i retoryki z góry fałszywej w stosunku do mojej skromnej osoby. Mam nadzieję, że pan radny da upust temu żywiołowi na łonie wiosennej przyrody. Dziękuję bardzo. Powiem tak, w rozmowie z panem burmistrzem, pan burmistrz był negatywnie nastawiony. Pani też brała udział w tym spotkaniu. Prosiłbym właściciela, proszę, udzielam głosu. Nie, ja chciałbym opinię, bo się dotyczy nieruchomości przy ulicy Żeromskiego oznaczonej działką 92 przez 1 o powierzchni 17 metrów na rzecz właściciela nieruchomości przy ulicy Żeromskiego 3a w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Właściciel nieruchomości Żeromskiego 3a złożony wniosek argumentuje, że nabycie tej działki poprawi dojazd do budynku znajdującego się w głębi posesji oznaczonej działką 93-94. Obecny wjazd na posesję znacząco utrudniony z uwagi na znajdujące się tam drzewa objęte zakazem wycinki. Przez działkę 92 przez 1 przebiega sieć wodociągowa doprowadzająca wodę do budynków mieszkalnych Żeromskiego 3 i 3a. Przypomnę państwu, że myśmy byli w terenie wizji lokalnej w roku 2011. Odbyła się wizja lokalna Komisji Gospodarczej. Wniosek był opiniowany, był negatywnie. Sytuacja się powierzchniowo nic nie zmieniła, natomiast zmienił się lokator, to znaczy właściciel tej nieruchomości, o której w tej chwili będziemy rozmawiali. Radny Siódmek, proszę bardzo. Może tak pod względem formalnym chciałbym się odnieść do przepisu statutowego, który zobowiązuje i taki też dobra tradycja była, która była uszanowana, żeby pan radny Koski wyłączył się z tej przedmiotowej sprawy oraz głosowania na niej, ponieważ wiadomo, że w nieruchomości sąsiedniej mieszka jego brat Czesław Koski i po prostu wypada w tej sytuacji odnieść się do naszych tradycji, bardzo dobrych zresztą, w których ja się wyłączałem, pan Brzuska, kiedy to dotyczyło najbliższych osób. Wniosek taki mój o to, żeby pan Koski mógł się wyłączyć z tej sprawy, powinien zostać przegłosowany przez komisję. To jest wniosek formalny. Panie radny, ja nie będę rezygnował z własnego głosu, ponieważ nie jestem ani finansowo, ani merytorycznie. Ja nie mieszkam w obrębie tego, w drugiej strony miasta, a mam prawo się wypowiadać, jak w poprzedniej komisji się wypowiadałem, jak również w tej. Potem mnie społeczeństwo wybrało. Jeszcze jedno, jeżeli mogę dopowiedzieć. Ale złożyłem wniosek formalny, panie przewodniczący. Dobrze. Wniosek taki mój o to, żeby pan Koski mógł się wyłączyć z tej sprawy, powinien zostać przegłosowany przez komisję. To jest wniosek formalny. Panie radny, ja nie będę rezygnował z własnego głosu, ponieważ nie jestem ani finansowo, ani merytorycznie. Ja nie mieszkam w obrębie tego, w drugiej strony miasta, a mam prawo się wypowiadać, jak w poprzedniej komisji się wypowiadałem, jak również w tej. Potem mnie społeczeństwo wybrało. Jeszcze jedno, jeżeli mogę dopowiedzieć. Ale złożyłem wniosek formalny, panie przewodniczący. Dobrze. To jest budynek komunalny, chciałbym zaznaczyć. Jeszcze, panie radny. Ale ja uzasadniłem. To jest fakty podałem. Czy te fakty się zgadzają, proszę powiedzieć. Nie w tym kierunku idzie rozmowa. Jest sprawa taka, że prawo mówi, że nie można ograniczać techniczno-prawnych oraz wartościowych wartości sąsiedniej nieruchomości. Tak mówi prawo. Panie przewodniczący, chciałbym... Dobrze, ja wypowiedziałem się na ten temat. Wniosek pana radnego Siódmego. Proszę, pan radny Bednarczyk, proszę. Nie było to tak do końca fair. Proszę? Nie było to tak do końca fair. Pan jako dżentelmen powinien ten wniosek przyjąć i przegłosować. Pan zagadał sprawy i nie głosowaliście, czy pan ma prowadzić, czy nie. Nie było to tak do końca fair. Proszę? Nie było to tak do końca fair. Pan jako dżentelmen powinien ten wniosek przyjąć i przegłosować. Pan zagadał sprawy i nie głosowaliście, czy pan ma prowadzić, czy nie. Co ja mam prowadzić? To jest raz. Podnosiłem rękę dwa razy, nie dopuściliście mnie do głosu. Ale przepraszam bardzo, udzieliłem panu głosu. Wszystko pan powiedział, że nie ma nic więcej do dodania. No. Chciałem ad vocem powiedzieć. I jeszcze... Ale niech się pan nauczy słuchać, panie Koski. Panie radny Siódek, jak pan ma hemoroidy albo owsiki, to gdzie indziej jest recepta?